Suwalski rekordzista alimenciarz winien jest funduszowi alimentacyjnemu łącznie ponad 370 tysięcy złotych. Równie szokujące kwoty zadłużenia w funduszu alimentacyjnym dotyczą pokaźnej grupy mieszkańców naszego miasta. 9 osób winnych jest od 200 000 do 300 tysięcy, 27 osób ma zadłużenie alimentacyjne w wysokości od 150 000 do 200 tysięcy złotych. Zadłużenie kolejnych 65 obywateli suwałk przekroczyło po 100 tysięcy złotych na osobę. Wieloletnia bezradność państwa wobec nieodpowiedzialnych rodziców niepoczuwających się do obowiązku uczestniczenia w wydatkach na utrzymanie dzieci w samych suwałkach sprawiła, że lista osób uchylających się od płacenia alimentów liczy ponad tysiąc nazwisk. W tym jest 46 kobiet. Stwierdzenie, że to państwo płaci alimenty zawiera tylko ziarno prawdy, bo skoro państwo to podatnicy... Czyli my wszyscy. MOPR dokonał obliczeń, z których wynika, że jeśli wszyscy suwalscy dłużnicy spłaciliby swoje zobowiązania wobec Funduszu Alimentacyjnego, do budżetu państwa trafiłoby niemal 31 milionów złotych. Oprócz tej kwoty, całkiem pokaźna suma zasiliłaby też Kasę miejską. Według obliczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do ratuszowej kasy wpłynęłoby bagatela ponad 12,5 miliona złotych. Te pieniądze pokryłyby w naszych suwałkach pięcioletnią wartość budżetu obywatelskiego. Okazuje się, że w suwałkach mimo tych szokujących kwot ściągalność należności alimentacyjnych jest w porównaniu z innymi miastami województwa podlaskiego dość dobra i wyższa od średniej wojewódzkiej.